Dzień dobry, Janusz Zadura. Tym razem czytam książkę Harlana Cobena O krok za daleko. Realizator tego audiobooka, Marek Piastowicz, w ogóle nie wypuszcza mnie ze studia. Nie pozwala mi wychodzić, ponieważ nie może się doczekać, jakie będzie rozwiązanie tej książki. I siedzę tutaj godzinami. I nie daje mi wyjść, ponieważ jest zainteresowany, co będzie dalej. Myślę sobie, że my wszyscy jesteśmy dalej zainteresowani. Ja też nie wiem, jaka jest końcówka tej książki. Wracam w takim razie do czytania, bo sam jestem ciekawy, jak ona się zakończy. Polecam bardzo gorąco. Janusz Zadura, Harlan Coben i O krok za daleko. Dalej nie mogę. Odwrócił głowę i marszcząc czoło spytał Simona. Jest pan pewny, że to tutaj? Tak. Achmed wyraźnie powątpiewał. No, jeśli pan jest zainteresowany kupnem, znam bezpieczniejsze miejsce. Nie, dzięki. Włączyła się Ingrid. Simon miał na sobie szary dres i trampki, Ingrid dżinsy i sweter. Oboje nosili bejsbolówki, ona z klasycznym emblematem New York Yankees, nachodzącymi na siebie literami N i Y, on z logo klubu golfowego. Wszystko dyskretne, nie rzucające się w oczy, żeby mogli wtopić się w tło, co nie bardzo się udawało. Nie, resztę posłuchajcie państwo sami. Polecam Harlan Coben, O krok za daleko.